przybył tutaj do nas z pomocą taką humanitarną. Dwie ciężarówki bielizny termoaktywnej i dziesiątki generatorów dla Ukraińców od papieża i włoskich darczyńców. Papieski jałmużnik kardynał Konrad Krajewski przez 3 dni osobiście przewoził pomoc humanitarną zebraną przed Dzień Bożego Narodzenia we Włoszech przez granicę polsko-ukraińską. W ciągu kilku dni jeździł czasem po 2-3 razy na trasie Lwów-Leżajsk, to prawie 150 km w jedną stronę i 1500 km w 3 dni za kierownicą. Dzięki paszportowi dyplomatycznemu Konrad Krajewski mógł szybciej przekroczyć granicę. Pomoc przywieziona przez jałmużnika papieskiego księdza kardynała Konrada Krajewskiego to rzeczy szczególnie potrzebne dla Ukraińców, którzy poddają się atakom terrorystycznym ze strony Rosji, która bombarduje sieci energetyczne. Generatory i setki zestawów bielizny termoaktywnej to rzeczy zebrane przez włoskich darczyńców. Pomoc ta trafi do mieszkańców terenu, na których obecnie występują największe problemy z dostawą energii elektrycznej, w szczególności w regionie Kijowa. Więc przez 3 dni właściwie codziennie woziłem życie, pokonując za każdym razem ponad 350 kilometrów, bo z Leżajska do Lwowa, z Lwowa do Leżajska 4 razy to jest ponad 1200 kilometrów chyba, do 1500. Ale to jest właśnie czysta Ewangelia, którą chcę, byśmy realizowali papież, zajmując się nie komentarzami do Ewangelii, tylko to, co mówi Jezus. Kiedy byli ludzie głodni, to uczniowie mówili, jak i dzisiaj często też się zdarza, odeślijmy ich do innych, do Caritasu, do różnych, a Jezus mówi nie, wy dajcie im jeść.